Siemaneczko, z tej strony Gumer z kanału Fishholic Team. Jak widzicie, dzisiaj znajdujemy się w kuchni, nie jesteśmy nad wodą, więc pewnie domyślacie się, jaki będzie to odcinek. Dzisiaj leci kolejny poradnik z cyklu Kuchnia Wędkarska, a mianowicie będziemy robić ostatnio bardzo popularną przynętę i bardzo sławną, czyli pizza kot. Bardzo prosta przynęta do stworzenia samemu. Jak widzicie, mam tutaj jeszcze parę innych produktów, które posłużą mi, że tak powiem, do dopalenia tej naszej przynęty, tego naszego pizza corn. Nie będę przedłużał, zapraszam Was do subskrypcji i lecimy z tematem. A więc zaczynamy produkcję naszej przynęty. Ja tutaj mam akurat połówkę kolby kukurydzy, którą ugotowałem wcześniej i ją wystudziłem. Możemy kupić również taką gotową kukurydzę gotowaną, ale ja wolę ugotować sam, przy okazji sobie zjem i przy okazji wiem, że jest to odpowiednio ugotowane. Do tego potrzebujemy jakiś ostry nóż i po prostu kroimy naszą kukurydzę na plasterki. Ten kawałek wyrzucam, bo to jest taka, o, że tak powiem, dupka. Teraz takie oto pokrojone kawałki gotowanej kukurydzy tniemy najzwyczajniej, tak jakbyśmy kroili pizzę. Możecie kroić na jakiej wielkości chcecie, na jakiej grubości chcecie. Ja tutaj mam węższe, chudsze. Zobaczcie, tego też jakoś zbytnio starannie nie kroiłem. To i tak rybka będzie z chęcią pobierać. Ja się zawsze staram kroić wzdłuż, tak jak widzicie tutaj, wzdłuż mniej więcej pełnych ziaren, żeby pełne ziarna były na takim, że tak powiem, naszym kawałku pizzy. Jak będą pełne ziarna, to będzie to też się lepiej prezentowało w wodzie, no i nie będzie się tak rozlatywać. Naszą kukurydzę mamy pięknie pokrojoną. Możecie sobie zobaczyć, jakie fajne kawałki takiego pizza corn powychodziły. Tak naprawdę kukurydzę kupicie za grosze, ugotujecie, przyszykujecie sami i jakiś słoiczek, akurat to mam puste pudełko po przynętach, więc tu je wrzucę. I teraz przechodzimy do następnej części, a mianowicie zrobimy sobie taki dip na bazie zapachu śliwkowego. Bardzo fajna sprawa na mury, połączenie kukurydzy i śliwki, bomba. Użyjemy konserwantu, jest to glikol propylenowy, typowy konserwant. Zmiksujemy troszkę słodkiej kukurydzy w blenderze i do tego jeszcze damy trochę soli himalajskiej, to też będzie działać jako konserwant. Przygotowałem sobie miseczkę, do której później wleję wszystkie te płynne substancje. Zaczynam, daję troszkę soli himalajskiej, tak jak już mówiłem. Można kupić taką sól już zmieloną. No ja mam taką w mlynku, więc sobie zmielę ręcznie. Sól od razu fajnie nam to zakonserwuje, jak już mówiłem. O, proszę, zobaczcie, tyle soli himalajskiej. Ja to robię na oko, plus minus. Do tego skoncentrowany aromat, zapach śliwka. Ja daję go około 2-3 ml, 2 z kawałkiem damy, albo nawet damy 3. O. 3 ml. Nie wiem, czy widać w lustrze. O. 3 ml naszego aromatu śliwkowego dodajemy od razu prosto do tej soli. Ale fajny zapach, bomba. Konserwantu, czyli glikolu propylonowego, dodamy około 30 ml. Możemy sobie teraz razem to wszystko wymieszać. To już nam rozpuści w sobie te substancje. Zapach bombowy. To niech sobie
prosto i z boczku. To odkładamy na boczek. Teraz bierzemy jakiś pojemniczek, wsypujemy kukurydzę. Ta kukurydza ma w sobie trochę jeszcze wody tej słodkiej. Chyba myślę, że zmiksujemy taką ilość, powinno starczyć. Do takiej pojemności taka ilość powinna starczyć. Zakręcamy, wrzucamy do miksera. Oto tak zmiksowaną kukurydzę dodajemy teraz do naszego wcześniej rozrobionego aromatu z glikolem. Tak przesunę, będzie lepiej widać. Zrobiła nam się taka ciapka. Trochę tu wybierzemy resztę łyżeczką. Tak jak myślałem, w zupełności nam to starczy. Teraz to wszystko ładnie razem mieszamy. Zobaczcie, jaki fajny nam się z tego stworzył dip. Takim czymś również możemy dipować przynęty i zapach jest naprawdę bombowy. Powiem wam, zapach śliwka i słodka kukurydza jest naprawdę warta uwagi, szczególnie jak nastawiamy się na amury. Jest to naprawdę bomba. I teraz naszego pizza corn zalewamy. I tak oto przygotowana pizza może stać w lodówce, myślę, nawet do 3-4 miesięcy. Najlepiej takie rzeczy trzymać w lodówce, wiadomo. Jest tutaj glikol propylenowy i sól, więc ona powinna nam to trochę zakonserwować. Nie powinno się z tym nic stać. Zobaczcie, bierzemy sobie tylko na zasiadce, wyciągamy taki piękny kawałek pizzy, wrzucamy na włos. Ja zaraz pokażę wam, jak to się prezentuje na włosie i łowimy piękne ryby. Mamy tutaj swój własny przypon. Będziemy na niego właśnie zakładać nasz kawałek pizza corn. Wciągamy sobie jeden z takich kawałeczków zadipowanych, ale zapach jest super. I teraz przekładamy naszą igłę tutaj od strony twardego, ponieważ tutaj ta twarda część będzie nam stopowała od razu nasz haczyk. Zakładamy nasz kawałek pizzy corn. Ja zawsze daję jeszcze mały stoperek. Niektórzy wykorzystują po prostu węzeł jako stoper, bo się węzeł powinien zatrzymać na twardej części kukurydzy, ale ja stosuję zawsze jeszcze mały stoperek dla siebie. O! I zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Jest to kawałek pizzy corn na długim haku. Zobaczcie, jak to fajnie by wyglądało. Mam nadzieję, że taki poradnik wam się podobał, że będziecie skłonni sami korzystać z takich rzeczy nad wodą, bo jest to naprawdę petarda. I jesteśmy w stanie to stworzyć tak naprawdę za parę groszy. Pomijając już ten dip, można naprawdę stworzyć sobie fajną przynętę za parę groszy. I jest to naprawdę super killer na amury. Zwłaszcza właśnie pizza z dodatkiem aromatu śliwkowego. Dzięki, że zostaliście do końca. Zapraszam was do subskrypcji, zapraszam was na sklep wędkarski.pl. Tam każdy z was na pewno znajdzie coś dla siebie. No i do zobaczenia nad wodą. Trzymajcie się, cześć!